Hej moi drodzy, jesteśmy w toalecie. Ja właśnie wziąłam prysznic, umyłam włosy. Będę sobie teraz robiła taką codzienną pielęgnację, można powiedzieć, twarzy, co robię rano, czasem wieczorem, bo wieczorem czasami już mi się po prostu nie chce, więc Wam pokażę. Najpierw używam teraz tego musa do mycia twarzy z Harry'ego Pottera. On bardzo ładnie pachnie, tak owocowo, bardzo mi się podoba. Albo z Oriflame New Age. I tu mamy nawet jedną kropeczkę, czyli jest to krok pierwszy po prostu do mycia, do oczyszczenia twarzy. Czekam chwilę, aż mi się ta twarz osuszy. Tutaj oczywiście w tle idzie pralka, ale inaczej być nie może u mnie. Krok drugi, dwie kropeczki. Jest to pod oczy krem. Serum, krok trzeci. Powiem, że to serum jest bardzo fajne. Po nim twarz normalnie się taka świetlista aż robi. Bardzo, bardzo fajny. I taka, bardziej bym powiedziała, napięta jest ta skóra. Trzeba poczekać, aż to troszeczkę przeschnie. Ja mam krem na dzień i na noc. One się troszeczkę różnią, ale obydwa są bardziej fajne. Ten na dzień jest bardziej taki rzadki i lejący. A ten na noc jest taki mega... taki cięższy, taki po prostu bardziej ubity, nie wiem jak to powiedzieć, gęstszy, ale obydwa są super i naprawdę skóra jest mega, mega po nich nawilżona, mega fajna, bardzo polecam tą serię kosmetyków z Oriflame, ona nie jest za tania, ale ja myślę, że warto szczególnie polować na jakieś promocja. I tyle, słuchajcie, i tyle. Nie wiem, co my dzisiaj będziemy robić. Na razie biorę się, muszę Lice zrobić inhalację, bo ona daje kaszę. Nie wiem, już po prostu to jest grane. Może ma alergię. No, musiała się zaopatrzyć w jakieś tabletki na alergię dla niej jutro. Chwila, Remig mnie woła. I albo pojedziemy do moich rodziców po południu, odsiądzecie, albo nie. Jeszcze nie wiem, bo tadzik jest w pracy. Remik, czarujesz? Nie. Różdżkę ma. U Lili w pokoju byłeś ty. Chrypkę mam. No i tyle. I na razie tyle. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Chciałabym się przejść z nimi do parku, ale zobaczymy. Na razie idę ogarniać wielki pokój. Kuchnia mi jeszcze została. I tak dalej. Także. Grę masz, no? I got this feeling like it's starting now, I feel adventurous with you, and there is nothing that can hold us back. Robię teraz taki szybki makijaż, bo jednak stwierdziliśmy, że jedziemy do moich rodziców, bo może przejdziemy się do parku. Pogoda jest taka średnia, powiem Wam, bo słońca nie ma za bardzo, ale jest w miarę ciepło. Będę patrzyła do lustra, więc jedziemy, nie będziemy siedzieć w domu też, bo Remi dzisiaj jest bardzo, bardzo niegrzeczny. Dzisiaj przychodzi sam siebie i tadzik śpi, bo był na noc w pracy, na 12 w nocy, wrócił dopiero o 12 w południe, śpi. Co pokazujesz? Żelki, no. Co? Jak się pisze róg? Jakie u? U zamknięte i na końcu g. I no, chcę, żeby się wyspał. Wiecie, a dzieci krzyczą, wiecie, jak to jest z dziećmi. Nie, ruszaj, Remiś. Więc jedziemy i może przejdziemy się do parku, że jesteśmy po obiedzie. Ja zrobiłam rosół, ale też babcia na dole miała na obiad mięsko, kluski. Byliśmy na drugim daniu na dole. Mi się tak za mocno nie maluje, tylko tak wiecie, o. Jak się pisze jedna resztka?
Ja. Że z kropką. Tak. Nie, dziecka. Że z kropką. Nie też pomalujesz? Nie, no ja robię taki szybki makijaż, Ila. Także tak, Remik po prostu dokazuje. Dokazuje dzisiaj strasznie, strasznie. Z nie do wytrzymania. Dobra, szybko tak wiecie, byle jak prostuję włosy, bo dzisiaj myłam. Zastanawiam w ogóle, czy znowu sobie nie podciąć grzywki, ale jak podcinam, to potem ona mi zawsze przeszkadza. I nie wiem, co mam zrobić z tą grzywką. Też sobie kupiłam ostatnio farbę z Sayosa. Na razie nie chcę farbić, bo mam dosyć zniszczone te włosy. Jeszcze ja mam to, że Remik strasznie moimi włosami wieczorem przez noc się bawi, łapie mi za nie, kręci mi loki, robi mi straszne kotuny i też włosy są przez to moje zniszczone. Jeszcze nie mam takiego tragicznego odrostu. Ja mam dobrze to, że mam dosyć proste włosy. Widzicie, przejadę parę razy prostownicą i już te moje włosy są fajne, prościutkie. Także tyle. Dobra, zbieram dzieciaki i jedziemy. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright. Remi, co ty masz? Nie kapie ci tam nigdzie? Ładnie, już zielona trawka. Patrz jak zielona się wdaje w tym aparacie, nie? A rzeczywistość nie jest taka. Chciałam wam pokazać, co Tadzik tutaj wymyślił. Ja przestawiam kanapę, żeby była pod oknem, żeby mi Remik tak bardzo nie ciągnął za te makarony, żeby mi nie przeszkadzało. A Tadzik sobie tutaj wymyślił rybki i przetargał już tą komodę, więc to łóżko tak średnio pasuje. Nie wiem, czy go znowu nie przestawię tam pod ścianę. No i co? I będę musiała zrobić porządek, bo tam jedną całkiem szafkę trzeba było zwolnić. Jakieś tam rzeczy dla rybek. No a tam tutaj były od Tadzika spodnie i jakieś koszulki robocze, a tutaj były moje piżamy, spodnie, jakieś długie stare dżinsy, w które się nie mieszczę, krótkie spodenki wszystkie, getry i nie wiem, gdzie ja to teraz wszystko dam, ale na szczęście to, co jest w szufladach, to wszystko zostało, bo tam jest cała moja i Tadzika bielizna. No i będą tutaj stały rybki. A choinki nie będzie, bo już nie ma miejsca na choinkę. Choinka będzie musiała stać tutaj na szafeczce. Lila, i zaraz idziesz na tańce. Tak. Jest godzina już przed 18. Ja sobie robię kąpiel tak wcześniej, żeby potem dzieci na spokojnie wykąpać. I dodam sobie tej soli do kąpieli, którą dostałam na urodziny. Ona bardzo ładnie pachnie. Tutaj sobie w łazience na szafeczce przywiesiłam ten haczyk z świn, który zamówiłam. Pokazywałam wam ostatnim holu na maszynki i fajne, funkcjonalne. Ja sobie umyłam włosy i będę teraz zdecydowałam, że zastosuję sobie tą odżywkę z Only Bio. Bez spłukiwania i powiem wam, że ona pachnie obłędnie. Te kosmetyki ogólnie z Only Bio pachną bardzo fajnie, tak owocowo. Ja jeszcze na przemian stosuję też tą keratynę 100% z, jak się nazywa ta firma? Bingo Spa. O, Bingo Spa. Ale dzisiaj postanowiłam, że sobie zrobię tym, bo ona właśnie bardzo ładnie pachnie. Ja tylko chciałam dograć pożegnanie, bo wam nie dograłam. Widzę do tego vloga, to będzie taki bardziej chyba pielęgnacyjny vlog. Jest już kolejny dzień. My dzisiaj mamy mieć gości, więc może coś tam dla was nagram, bo jest piękna pogoda i biorę się teraz za sprzątanie łazienki, żeby się nie wstydzić przed znajomymi. Dziękuję wam, że jesteście. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji. Pa!